przyjechaliśmy ziomy do Meksyku. Tak, wygląda na to, że jestem w raju. Chmury no niestety wyglądają trochę ciemne nad Florydą. Tam patrzycie w tamtą stronę, mniej więcej Floryda jest. Huragany teraz są, no. Tutaj jest pogoda ładna dosyć. Jestem tutaj dzięki waszym donatom oczywiście. Wszystkie wasze donacje idą na cele charytatywne, takie jak moje, powiedzmy, wakacje i inne rzeczy. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Dalej dajcie mi te donaty na Patronite. Linki macie pod filmem. Pokażę was parę tutaj fajnych rzeczy. Chodzimy, no też za bardzo tutaj nie znam, bo pierwszy raz w życiu jestem. Ale patrzę mniej więcej, gdzie mam chodzić. Fajne takie jaskinie mają być podwodne, do których pojedziemy. Pójdziemy na piechotę z żoną. Plaża jest wspaniała, bary, pełno barów na tym rezorcie jest. To jest taki rezort, nazywa się All Inclusive, czyli wszystko jest wliczone. Jedzenie, napoje, no są też restauracje, za które trzeba płacić, ale jedzenie jest takie dobre, darmowe, że nie ma co tutaj płacić. No jeżeli chcielibyście, żebym poszedł do restauracji, za którą trzeba płacić, trzeba większe donacje dawać dla mnie, tak? No na razie mnie tylko stać na to, co jest darmowe tutaj. Ogólnie jest wspaniale. Temperatura jest jakieś 90 stopni Fahrenheita, ponad 30 stopni Celsjusza, tyle wiem. Troszkę parno, strasznie dużo komarów jest, no ale to są tropiki, tak? Nie ma co innego się oczekiwać. Jesteśmy tutaj sobie z żoną i z teściem. Niestety nie ma mego ulubionego wyboru piw, IPA, IPA, także no, jeżeli piwo piję, to muszę niestety koronę pić, co tak prawdę mówiąc to nie jest piwo, no ale jest jak jest, życie czasami potrafi być ciężkie, tak? Następnie jesteśmy w rejonie, który bardzo, bardzo dużo jest, bardzo słynny jest z Maya. Majani, tak? Mayan, Indianie Maya. Jest to w rejonie Cancun, przy samym mieście Tulum. Dzisiaj mieliśmy jechać tam, no ale jutro pojedziemy do tego miasta. Ja chcę pochodzić po takich typowych meksykańskich miejscach, do prawdziwej meksykańskiej kantyny zajść. Moja żona trochę tego się boi, no ale dla mnie to jest największa frajda, co tutaj można zrobić, tak? Lubię takie rezorty jak to, ale też lubię takie rezorty jak to sobie odpocząć, ale też lubię pochodzić po miejscach, które są bardziej takie, co ludzie w tym rejonie, co mieszkają, tak? Nie dla turystów, tylko bardziej no, naturalne rejony takie. Także no dużo, dużo rzeczy tutaj uważam, będziemy mieli dla was do pokazania. Jeszcze raz chciałam was podziękować za wasze donaty. Zobaczymy się w następnym filmie. Na razie.